Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zostałem zaatakowany takim pytaniem, co ja myślę o materiale Nikomu nie mów, albo wcześniej już próbowano mnie poprosić o to, żebym jakoś się odniósł do filmu Claire. I dlatego, ponieważ obie rzeczy się z punktu widzenia biblijnej nauki łączą, i obie sprawy mają podobny wydźwięk, to postanowiłem, że przedstawię taki materiał, który moim zdaniem może pomóc tym, którzy chcą na podstawie Biblii zobaczyć, ocenić, co Słowo Boże, co Biblia, co Pismo Święte mówi w ogóle na temat tego problemu, bo ten problem jest oczywiście problemem, który jest złem. Złem dlatego, że nie odpowiada myślom Bożym i gdyby ludzie byli posłuszni Słowu Bożemu, to nigdy, w ogóle nigdy nie byłoby tego typu sytuacji jak teraz. Winni są oczywiście ci, którzy nie przestrzegają Słowa Bożego i winni są oczywiście ci, którzy na to przyzwalają zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, bo tutaj mamy po prostu problem z tym. Winny jest każdy, kto przemilcza te sprawy, a Słowo Boże mówi wyraźnie na ten temat. Trochę jest to niezręczna sytuacja dla mnie, dlatego że dotyczy sytuacji, czy to u katolików rzymskich. Czyli to nie jest moja denominacja. Przedstawiam powody, dlaczego nie jestem rzymskim katolikiem w serii na moim kanale 40 powodów, dla których nie jestem rzymskim katolikiem. Dotyka to też coraz głośniej słychać u świadków Jehowy. Są przykłady pedofilii i to cały czas narasta, narasta i narasta dokładnie z tego samego powodu, który Słowo Boże w ogóle nie dopuszcza, żeby takie coś miało miejsce, a mimo to się właśnie takie rzeczy dzieją. Dlaczego? Dlatego, że grzech jest z tym związany. Więc kilka wersetów na początek, znaczy całość będzie oparta na wersetach ze Słowa Bożego plus mój komentarz. Najważniejsza rzecz jest taka, że Kościół to jest szpital dla grzeszników, a nie hotel dla świętych. Musimy wiedzieć, że jeśli zgromadzamy się do imienia Pana Jezusa, to nie zgromadzamy się dlatego, że jesteśmy znajomymi, czy sąsiadami, czy przyjaciółmi i tak dalej, tylko zgromadzamy się do osoby Pana Jezusa Chrystusa. Więc to oznacza, że nie powinno tam być ani jednej osoby, która nie miłuje Pana Jezusa. Słowo Boże mówi, kto nie miłuje Pana Jezusa, niech będzie przeklęty. Więc każdy, kto nie kocha z całego serca Pana Jezusa Chrystusa, w ogóle nie powinien się znajdować w kościele. W żadnym wypadku. Tylko jest miejsce tam dla osób, które uznają się za grzeszników. Tylko takich osób, które wiedzą, że zasłużyły na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki. I te osoby przyszły do Boga z wyznaniem grzechów, wyznając grzechy, skorzystały te osoby z obietnicy, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, mówi o tym Słowo Boże. Więc jeżeli mamy podstawę, którą jest przebaczenie grzechów przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, to na tym fundamencie można budować kościół. Natomiast powstało dużo rzeczy, takich, które nazywane są kościołami, które bawią się w chrześcijaństwo, udają chrześcijaństwo, i tam nie ma podstawy, fundamentu najważniejszego, czyli narodzenia na nowo. Jeżeli ktoś jest nienarodzony na nowo, w ogóle nie ma czego szukać w Królestwie Bożym. I tutaj pierwszy slajd to są słowa Pana Jezusa Chrystusa, w których On mówi wyraźnie: musicie się na nowo narodzić. Narodzenie na nowo
to jest po prostu sytuacja taka, że człowiek rozumie, że jest grzesznikiem, przychodzi do Boga i prosi o wybaczenie, i wtedy Bóg, zgodnie ze swoim łaskawym podejściem do grzesznika, rodzi takiego na nowo, stwarza go na nowo, taki człowiek staje się częścią nowego stworzenia. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, komu to Pan Jezus mówi? Pan Jezus mówi to Nikodemowi, przedstawicielowi żydowskiej kasty, po prostu wysoko postawionych nauczycieli, którzy chwycili klucz poznania. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Mówi to Słowo Boże, Biblia w Jana, 3 rozdział. Więc widzimy wyraźnie, Pan Jezus wymaga narodzenia na nowo od każdego, kto przychodzi i chce być częścią Królestwa Bożego. Kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Więc jeżeli byśmy w Kościele mieli same osoby narodzone na nowo, nie byłoby żadnych wykorzystywań seksualnych, nie byłoby żadnego kleru, nie byłoby żadnych tego typu rzeczy, które są podłożem tego, co opisuje dokumentalny film Nikomu nie mów, czy też film Kler, czy tego typu produkcje. Takich produkcji będzie pełno, dlatego że ludziom, nawet niewierzącym, się nie śni, żeby takie podłości były praktykowane. A dlaczego? Dlatego, że to są ludzie najbardziej zdemoralizowani, ci, którzy są przedstawiani w tych dokumentach. To można naprawdę mieć głęboko, po prostu głęboko, poza wszelkimi wyobrażeniami, jak głęboko jest to zepsute, skoro bawią się w religię ludzie, którzy w ogóle nie znają Boga i nie szanują Jego słowa. Oni po prostu są tak bezczelni, że udają świętoszkowatych. Słowo Boże mówi wyraźnie, że nawet szatan przybiera postać anioła światłości, cóż dopiero słudzy szatana przybierają postać sług sprawiedliwości. Więc jeżeli widzisz kogoś takiego, kto nie przestrzega Słowa Bożego, nie ma mocy do przestrzegania Słowa Bożego, a udaje osobę jakoś zaangażowaną religijnie, jest funkcjonariuszem jakiejś religii, to masz pewność, że to jest sługa diabelski. Według Biblii dziś kleru nie ma. To jest pierwsza rzecz, którą musimy wiedzieć. Nie ma kleru, ponieważ Słowo Boże tak mówi wyraźnie. Kler istniał na samym początku chrześcijaństwa. Tą formą kleru byli biskupi i diakoni i oczywiście apostołowie. I oczywiście tutaj musimy pamiętać, że ta służba była ograniczona czasowo do końca życia apostołów, dlatego że biskupa mógł wyznaczyć tylko i wyłącznie żyjący apostoł. Mógł on zrobić oczywiście to pośrednio, za pośrednictwem listu, czy za pośrednictwem swojego legata, takiego jak Tymoteusz był, czy Tytus, ale musiał żyć apostoł, który tego biskupa wyznaczał. To samo jest po prostu niemożliwe teraz, ponieważ ostatni apostoł, apostoł Jan, już nie żyje, zmarł, już jest w niebie. Dlatego fizycznie jest niemożliwe, żeby był ktokolwiek, kto jest przedstawicielem kleru chrześcijańskiego według myśli Bożych. Kler miał swoją funkcję tylko do czasu spisania Słowa Bożego. W tamtym czasie, kiedy nie było jeszcze skompletowane Słowo Boże Nowego Testamentu, było konieczne, żeby byli ludzie wyznaczeni przez apostołów, którzy wiedzieli, co mówi Słowo Boże. A żeby było bezpieczniej, w każdym zborze było ich po kilku. Nie było nigdy tak, że w jakimś zborze był jeden. Czyli jeśli mielibyśmy zbór w Ostrzeszowie, to jest mała miejscowość,
to w kościele w Ostrzeszowie byłoby kilku biskupów. Kilku, co najmniej kilku, nie jeden. Więc mamy wyraźnie pokazane to, że jeśli jest gdzieś mowa o biskupach, to po pierwsze jest ich kilku, po drugie muszą być w czasach, kiedy żyją fizycznie apostołowie. Dzisiaj jest to niemożliwe, więc każdy, kto mówi o sobie, że jest biskupem, starszym, pastorem, księdzem lub inną personą z kleru, kłamie. Jest po prostu sługą diabelskim na 100%. Dlatego, że Słowo Boże nie zna takiego czegoś jak kler. I dalej zobaczymy, jak Słowo Boże na ten temat mówi. Tutaj mam cytat z Dziejów Apostolskich, 20 rozdział, od 26 wersetu. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Kto to mówi? To mówi apostoł Paweł. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Ja też się nie uchylam od zwiastowania wam całej woli Bożej, dlatego może się obrażasz na mnie, skoro mówię, że każdy przedstawiciel kleru na 100% jest przedstawicielem sług diabelskich, skoro Słowo Boże mówi, że kleru dzisiaj nie ma. Obrażaj się, ale ja nie mogę tego przemilczeć. Nie chcę mieć twojej krwi na swoich rękach. Miejcie pieczę o samych siebie, o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Co tutaj widzimy? Widzimy, że po odejściu Pawła, apostoła, on zapowiada, że po jego odejściu, kiedy apostoł Paweł zakończy swoją służbę, wejdą pomiędzy tych biskupów ustanowionych przez Ducha Świętego, zgodnie z tym, co mówiliśmy. Duch Święty przez osobę żyjącego apostoła ustanawiał biskupów. I w tym momencie widzimy, że mimo to, że ci ludzie są wyznaczeni przez Ducha Świętego, to po odejściu Pawła, czyli po śmierci apostoła, który wyznaczał ich, mimo to, że oni byli wyznaczeni naprawdę, to był prawdziwy kler, a nie taki farbowany, udawany jak dzisiaj, bo dzisiaj kleru już według Biblii nie ma. I to był prawdziwy kler, a mimo to Paweł zapowiada, że do tego grona wejdą wilki, to są z zewnątrz zwodziciele, oszuści, nie oszczędzając trzody, ale ciekawszy jest fragment 30 werset. Nawet pomiędzy was samych, czyli pomiędzy tych apostołów, przepraszam, nie apostołów, z tych biskupów, nawet pomiędzy was samych, pomiędzy tych biskupów wyznaczonych przez Ducha Świętego, czyli zgodnie ze Słowem Bożym, po odejściu Pawła powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. I tak się faktycznie stało. Po skompletowaniu Pisma Świętego, po skompletowaniu Słowa Bożego, a nawet równolegle z nim mamy takich heretyków nazywanych ojcami apostolskimi, czy inne piękne nazwy im nadano. Ich pisma powstawały równolegle z Nowym Testamentem, ale dzięki pieczy właśnie apostołów nie włączono tego do Nowego Testamentu. Te heretyckie pisma, oczywiście klerykalne grupy nazywają tradycją i włączają, czy to protestanckie, czy katolickie kręgi, zachwycają się tymi heretyckimi pismami, których apostołowie nie pozwolili włączyć do Nowego Testamentu. I tutaj widzimy wyraźnie, że już po odejściu Pawła powstali tacy zwodziciele i oni nawet rekrutowali się z pomiędzy prawdziwych biskupów. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że biskup miał, tak jak powiedzieliśmy, swoją rolę tylko do czasu skompletowania Pisma Świętego. Po odejściu Pawła to Pismo Święte już zostało skompletowane i służba biskupów ustała. Już nie była potrzebna pod sztandarem, pod nazwą biskup. Oczywiście część funkcji biskupich jeszcze jest dzisiaj wykonywana, ale to robią ludzie bez tabliczki jestem biskupem, nie będący klerem, nie mający żadnych uprawnień związanych z tym,
czym był biskup kiedyś, czy tam starszy, czy pastor, czy inny, możesz go nazywać ksiądz, pop i tak dalej. To wszystko to są nazwy na to samo uzurpowane, błędne stanowisko. Lider, Pan Jezus powiedział, żeby nikogo nie nazywać liderem, jest tylko jeden lider, Chrystus. I tutaj wyraźnie jest pełno tego typu zwodzicieli, którzy dzisiaj udają chrześcijan. Drugi Tymoteusza, 4 rozdział, 17 wers, potwierdza, że Paweł mówi, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Jednoznacznie Paweł tutaj używa takich terminów jak dopełnione, bo właśnie Paweł miał tą służbę, żeby przez niego zostało dopełnione Słowo Boże. Po nim już, po apostolskiej służbie, nie ma nowych objawień, Słowo Boże jest zamknięte. Ostatnie, najpóźniej powstałe pisma to są pisma apostoła Jana i później już nic nie wolno było dodać do Nowego Testamentu, mimo że równolegle z autorami Nowego Testamentu pisali tak zwani ojcowie apostolscy, czy inaczej ich tam nazwiemy, to oni nie byli włączeni do Nowego Testamentu, dlatego że to były pisma heretyckie i każdy, kto zna Nowy Testament, zna Biblię i weźmie sobie te pisma heretyckie tych ojców apostolskich, od razu zobaczy różnicę, że Słowo Boże jest natchnione, spisane przez Ducha Świętego, przez tych, których Duch Święty użył, a tamte brednie są sprzeczne z Nowym Testamentem, i są to właśnie kłamstwa. Juda, 3 werset listu Judy, list Judy albo Judasza, jak starszy przekład używa formy Judasz, umiłowani. Oczywiście nie chodzi o Judasza Iskariotę, tylko o apostoła Judasza. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy tu wyraźnie, że wiara została raz na zawsze przekazana świętym. Nic nie możesz do tego dodać. To, co jest w Nowym Testamencie, to jest komplet. To, co jest w Słowie Bożym, w Biblii, to jest komplet. Nic nie możesz dodać. Raz na zawsze została przekazana świętym. I potem jest to, co Paweł zapowiadał po wyjściu, po odejściu Pawła, jak Paweł już poszedł do nieba, to wkradli się pomiędzy was, jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Wilki, o których mówił apostoł Paweł. Wilki się wkradły, tak jak apostoł Paweł zapowiadał to w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział. Kiedy się wkradły? Wkradły się już po skompletowaniu Słowa Bożego. Nie wcześniej, bo Bóg dokładnie sprawił to, że Słowo Boże zostało w całości przekazane i od tej pory ludzie są już odpowiedzialni wobec tego, co w Biblii czytają. A jeżeli czytasz Biblii, to jesteś odpowiedzialny w 100%. Nie możesz się od tej pory wymawiać, że jacyś ludzie mi coś powiedzieli. Nie, tylko Bóg do ciebie mówi bezpośrednio przez Biblię. I jesteś w 100% odpowiedzialny za to, co masz w Biblii. Masz Biblię, to czytaj. Nie masz Biblii, napisz, wyślę ci chętnie. Chyba że mi zabraknie środków, funduszy, to wtedy ci nie wyślę. Ale na razie jest mniej zamówień niż możliwości wysłania bezpłatnego Biblii. Więc zachęcam do tego, żeby pisać. Chętnie Biblią się podzielę. Kolejny fragment. Zmyślone opowieści. To mówi apostoł Piotr. Piotr, którego katolicy uważają za swoją głowę pierwszego papieża. I co mówi Piotr? Piotr mówi na temat tych katolickich bredni, tych właśnie pism ojców apostolskich i innych heretyków,
że będą tacy i zapowiedział to. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem Starego Testamentu, tutaj dodam, bo to jest odniesienie do starotestamentowych stosunków, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele. Tutaj widać, że Piotr zapowiada, że będą w kościele fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Ciekawe, rozwiązłość, prawda? Rozwiązłość, co jest przedmiotem filmu dokumentalnego, o którym mówimy, czyli Nikomu nie mów, albo filmu Kler. Tak? Rozwiązłość. Tam po prostu, jeśli można by nadać inny, niemarketingowy tytuł tym filmom, oba mogłyby nosić tytuł Rozwiązłość. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona, bo oni są rozpoznawani przez ludzi jako nośnicy prawdy. I co? I po prostu jest powiedziane, że ze względu na was poganie bluźnią Słowu Bożemu, tak mówili do Rzymian, do Żydów. I tak samo jest teraz. Kler tak spodlił w oczach ludzkich chrześcijaństwo, że chrześcijaństwo po prostu jest przez, czy jak rozmawiam na przykład z muzułmanami, to muzułmanie mówią, że chrześcijanie są głęboko zdemoralizowani i że oni nie chcą takich ludzi znać jak pijacy, narkomani, dziwkarze i tak dalej. To jest po prostu obraz, jak rozmawiam z muzułmańskimi studentami, to bardzo często tak mówią, że oni nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Bluźnią chrześcijaństwu, bo chrześcijaństwo to Chrystus. Chrystus nie popełnił żadnego grzechu i chrześcijanie mają się upodabniać do Pana Jezusa. Więc to jest po prostu pohańbienie Pana Jezusa, podeptanie Pana Jezusa, rozwiązłość. Przez kogo? Przez tych właśnie, którzy, jak widzicie, trzeci werset, z chciwości wykorzystywać was będą. Przez zmyślone opowieści. Ile zmyślonych opowieści jest opowiadanych, czy to w katolicyzmie, czy w protestantyzmie. Choćby ta zmyślona opowieść, że jakikolwiek człowiek może mieć dzisiaj stanowisko kleryka jakiegoś, tak, że może być księdzem, biskupem, czy diakonem, czy pastorem, czy liderem. To jest zmyślona opowieść, jak już widzieliśmy. I jeszcze zobaczymy. Lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Kto miłuje kłamstwo, ten będzie w piekle, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, że do jeziora ognistego trafią kłamcy. Co na to Pan Jezus? Tutaj mamy cytat z objawienia Jezusa Chrystusa, rozdział drugi. To jest ostatnia księga, też nazywana Apokalipsą. A do anioła zbioru w Tiatyrze. Zbór w Tiatyrze proroczo odnosi się do rzymskiego katolicyzmu i podobnych do katolicyzmu tutaj grup religijnych. I co Pan Jezus mówi do Tiatyry? To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją. Wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Zauważ, nie ma tu mowy o tym, że to są dobre uczynki albo że złe. Po prostu Pan Jezus odnotowuje, że jest większa aktywność pod koniec katolicyzmu. I faktycznie tak jest. Jest większa aktywność. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Jezabel, która podaje się za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo. Wszeteczeństwo. I spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Wszeteczeństwo. Jak można by nazwać te dwa filmy, o których mówimy? Nikomu nie mów i ten drugi, Kler, można by inny tytuł nadać. O wszeteczeństwie kleru i tutaj jest wyraźnie wszeteczeństwo. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci, i widzicie, że tu chodzi o uczynki generalnie, bez określenia dobre czy złe, ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych i tutaj nie upamiętają się w uczynkach swoich. To
To są właśnie te wszeteczne uczynki Tiatyry. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Jeżeli wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa i przypadkowo jesteś w katolicyzmie, a jesteś pewien swojego zbawienia, że Pan Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy i na podstawie tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, tej doskonałej ofiary na krzyżu Golgoty, masz życie wieczne, nieutracalne zbawienie, bo Pan Jezus powiedział, kto ma syna, ma życie, kto nie ma syna, nie ma też i życia. Więc tutaj wyraźnie mamy odniesienie do takich, jeżeli nie znasz tych szatańskich głębin, nie zaplątałeś się w tą promocję homoseksualizmu, która jest w ramach Kościoła rzymskokatolickiego, czy promowania zniewieścienia, czy z innych sodomskich czynów, to jest po prostu wtedy dla ciebie przykazanie, nie zabrudź się tymi rzeczami, trzymaj tylko tego, co posiadasz, posiadasz Pana Jezusa, aż przyjdzie Pan Jezus. A jeżeli znasz te szatańskie głębi, to pokutuj, oddziel się od tego. Następna rzecz to jest list do Filipian, pierwszy rozdział, pierwszy werset. I to jest temat, co Słowo Boże mówi na temat biskupów, jak oni wtedy, kiedy jeszcze oni byli. Bo to były czasy, kiedy jeszcze Pismo Święte nie było skompletowane i faktycznie biskupi wtedy jeszcze byli. I Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi wraz z biskupami, liczba mnoga, widzicie, biskupami i z diakonami. Więc masz Filipi, która to Filipia była wtedy miastem, nie wiem czy było tam 60 tysięcy ludzi i był jakiś zbór i co? I mamy liczba mnoga, jest zbór Filipi, malutki zbór, a mimo to już ma wielu biskupów i wielu diakonów. Nie jednego diakona i nie jednego biskupa. To jest po prostu kompletnie inna praktyka niż ta, którą dzisiaj się praktykuje. Idziesz do protestanckiego jakiegoś ugrupowania, jest jeden pan pastor mówiący o sobie równocześnie, że jest biskupem. Jeden! Ewentualnie czasami jest rada starszych, a pastor jest jeden. Jeden nad nimi wszystkimi. Gdzie masz takie coś w Słowie Bożym? Słowo Boże czegoś takiego nie zna. Nie ma czegoś takiego. Biskup jeden na jakąś większą jednostkę jest administracyjną w katolicyzmie. To jest tak zwany biskup. To nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym. Kolejne miejsce. 1 Tymoteusza, 3 rozdział. I tutaj widzimy prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Było to w czasach, kiedy jeszcze biskupi byli i ludzie, którzy chcieli zostać biskupami, tutaj Paweł ich chwali. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony. Mąż jednej żony. To nie mógł być ktoś, kto miał na przykład żonę, rozwiódł się potem drugą żonę. To nie mógł być też ktoś taki, kto nie miał ani razu żony. Nie mógł być to singiel. Więc odpadają wszyscy biskupi katoliccy. Ani jeden z nich nie mógłby być tutaj biskupem według standardów Słowa Bożego, nawet gdyby biskupi dzisiaj istnieli. A wiemy, że nie istnieją. Trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie kłótliwy, czyli niezadzierzysty, lecz łagodny, ma być łagodny taki biskup, nie kłótliwy, nieswarliwy, niechciwy na grosz, czyli nie interesujący się sprawami finansowymi tak bardzo, żeby te pieniądze jakoś zbyt mocno pieścić, rozmnażać, który by własnym domem dobrze zarządzał. Tak, ma być dobrym ojcem, ma dobrze zarządzać domem.
dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Musi mieć dzieci liczba mnoga, nie jedno dziecko, co najmniej dwójkę. I one mają być posłuszne. I potem jest wyraźnie powiedziane, że żadne z tych dzieci nie może być rozpuszczone. I argument, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Jeśli nie umiesz być dobrym ojcem, jeśli nie masz żony i co najmniej dwójki dzieci i te dzieci nie są posłuszne, to nie ma w ogóle mowy o tym, żeby nawet gdyby istniał jeszcze dzisiaj kler, to żebyś był członkiem kleru. W ogóle nie ma takiej opcji. Każdy, kto nie spełnia tych warunków, nie jest żadnym biskupem, tylko jest zwyczajnym kłamczuchem. Nie ma nic wspólnego z Bożym biskupem. Nie może to być dopiero co nawrócony, czyli tutaj wykaszamy wszystkich protestanckich świeżaków, tak? A często jest tak, że się co dopiero nawrócił i on już jest lider. On już podbija cały świat. Nie ma czegoś takiego, Słowie Bożym, nie może to być co dopiero nawrócony, gdyż mógłby się zbić w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, tak? Jeżeli masz kogoś, kto się mieni biskupem, ale lewacy mają na jego temat złe imię, to nie jest to żaden biskup. Powinien cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą. Powinien mieć dobre imię nawet u wrogów Kościoła. U tych, którzy nienawidzą chrześcijaństwa, powinien mieć dobre imię. Powinno to być tak, że on, jeżeli na przykład ktoś z wrogów Kościoła mówi: o, nienawidzę chrześcijaństwa, nienawidzę wszystkiego, co związane z Biblią. No ale Zenek, ten ich biskup, no nie mam się czego przyczepić, fajny gość. No po prostu aż dziwne, że on jest chrześcijaninem, bo nic złego nie mogę na jego temat powiedzieć. W zasadzie to jest człowiek, o którym mogę tylko dobre rzeczy powiedzieć. Taki właśnie był biskup w tamtych czasach. A dziś biskupów już nie ma. A jeżeli by byli, to musieliby spełniać ten warunek. Żona, co najmniej dwójka dzieci, te dzieci zbawione, wierzące, dorosłe najlepiej, żeby były i było widać, gdzie idą, a nie niemowlaki, które są gdzieś schowane i nie wiadomo, czy są posłuszne, czy nie. I co dalej? I musi to być po prostu ktoś, o kim wszyscy dookoła mają świetne zdanie. Pokażcie mi choć jednego takiego pastora, czy choć jednego biskupa. To się mocno zdziwię, a przecież ma być ich w każdym zborze po kilku. No, pokażcie mi taki zbór, gdzie jest kilku biskupów i każdy ma żonę i co najmniej dwójkę dzieci i te dzieci są posłuszne i cały komplet jest uwielbiany przez zarówno ludzi w zborze, jak i przez ludzi poza zborem, którzy do nas nie należą. No i nie ma takich ludzi. To jest prosty test, żeby sprawdzić, po czym poznać sługę diabelskiego. Mimo że szatan przybiera postać anioła światłości, a słudzy jego postać sług sprawiedliwości, to nie są w stanie wykonać takiego fałszerstwa. Słowo Boże ich demaskuje. Nie przechodzą testu 1 Tymoteusza 3. I co tu jest? A powinien cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, czyli u tych, którzy są na zewnątrz, są nawet wrogo, niechętnie nastawieni, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Wyraźnie jest to pokazane. Dlatego, że dziś nie ma biskupów, to też nie ma po zborach tego typu ludzi zbyt wielu. Trafiają się rodzynki, ale nie są oni biskupami. Tytusa, pierwszy rozdział. Pozostawiłem cię na Krecie, apostoł tak pisze do Tytusa, w tym celu, abyś uporządkował to, co zostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, czyli biskupów takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, tak, mężami jednej żony, którzy mają dzieci, widzicie, liczba mnoga, dzieci. Jakie? Wierzące.
Tylko Bóg jest w stanie postawić taką pieczęć, że wywołał u dziecka wiarę. To nie jest coś, co jesteś w stanie wywołać wychowaniem dobrym. To nie mają być tylko dobrze wychowane dzieci, jak widzieliśmy w Tymoteusza. To mają być dzieci zbawione, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. Rozpusta, czyli takie, które sobie pozwalają na wiele rzeczy, a krnąbrność to, co to znaczy krnąbrność? Krnąbrność to znaczy posłuszne dziecko, ale niechętne do tego, czyli nie robi tego z pełnym zapałem, co mu się każe, tylko trzeba na przykład przekupywać, krzyczeć, namawiać, przekonywać. To jest krnąbrność. Krnąbrność to jest po prostu coś, co tu jest niedopuszczalne w przypadku tych dzieci. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny. Nienaganny. Nie ma tam miejsca na jakiegoś pedofila, czy homoseksualistę, czy innego takiego, który jest pod naganą, wykorzystujący stanowisko. Niesamowolny. Czyli nie może być to ktoś, kto według własnej woli sobie działa, a nie według Słowa Bożego, nie jest związany w 100% Słowem Bożym. Nieskory do gniewu, czyli to ma być ktoś, kogo się zdenerwować za bardzo nie da. Nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki. A więc nie będzie tutaj takiej możliwości, żeby ktokolwiek, kto łamie Słowo Boże, żeby był w tym gronie. Aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się tej nauce przeciwstawiają. Pokażcie mi jednego przedstawiciela kleru, który to spełnia. Jeżeli nie spełnia, to jest to sługa diabelski. Nikolaici. Słowo Boże mówi o takich ludziach jak Nikolaici, objawienie 2:6. Trochę jest źle, że to słowo zostawiono nieprzetłumaczone, dlatego że to tak jakbyśmy większość słów Biblii zostawiali nieprzetłumaczonych. To co byśmy zrozumieli? Po to jest przekład, żeby zamiast zostawiać nieprzetłumaczone greckie słowa, po prostu je przełożyć. Co znaczy Nikolaita? Nikolaita, Niko, to jest podporządkować albo zwyciężyć kogoś, a lao to jest lud, czyli zwyciężyć lud, albo podporządkować lud, albo podbić w niewolę lud, tego typu znaczenie. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Pan Jezus wyraźnie tutaj mówi, że nienawidzi, i są dwie szkoły tłumaczenia tego wersetu, jedni mówią nienawidzi Nikolaitów, a drugi, bardziej popularny sposób rozumienia tego wersetu, nienawidzi uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Tłumacze widać, że chcieli podkreślić tą drugą wersję, czyli że chodzi o nienawidzę uczynków Nikolaitów. A więc kto to są Nikolaici? Kler, po prostu kler. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz podporządkowujących sobie lud, tak można by to odczytać, których ja nienawidzę, albo inaczej, że nienawidzisz klerykalizmu, którego ja nienawidzę, albo nienawidzisz uczynków kleru, których ja nienawidzę, albo idąc za tą pierwszą interpretacją, nienawidzisz kleru. Objawienie 2:15. Tu znowu mamy Nikolaitów, lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Nierząd. Tak i ty, czyli Pan Jezus tutaj mówi, podobnie jak w tamtym Starym Testamencie był taki, co właśnie był związany z nauką Balaama, aby uwodzić synów izraelskich, tak i ty masz takich, co uwodzą chrześcijan, tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów, czyli tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się klerykalizmu. Generalnie zauważmy, że wszędzie, gdzie są jakiekolwiek zboczenia, to są wspólnoty, gdzie jest kler. Wszystkie wspólnoty, które idą do ekumenii, to są wspólnoty z klerem.
wszystkie wspólnoty, które uczą złych rzeczy, gdzie są nadużycia homoseksualne wobec dzieci, czy też heteroseksualne nadużycia wobec dzieci odmiennej płci, to są wszystko wspólnoty, gdzie się toleruje kler. To jest właśnie taka nauka Nikolaitów. Podbicie sobie takiego dziecka, wykorzystanie pozycji dominującej nad dzieckiem i dokonanie pedofilskiego aktu jest właśnie typowym zachowaniem Nikolaity. Diotrefes. To był taki człowiek, o którym czytamy w trzecim liście Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Apostoł Paweł pisze tutaj, przepraszam, apostoł Jan pisze tutaj do zboru i mówi: napisałem do zboru krótki list. Kto napisał? Apostoł. Lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. No pewnie, był koleś, który lubił odgrywać wśród nich kierowniczą rolę. No i skoro apostołowie uczyli, że no, trzeba się podporządkować Słowu Bożemu, no to co taki ksiądz czy pastor będzie słuchał takiego apostoła? On swoje wie lepiej, bo kler nienawidzi Słowa Bożego i nienawidzi posłuszeństwa wobec apostołów. Cały kler. Już widzimy to od pierwszych stron Pisma Świętego. Potem było tylko gorzej. Skąd się wziął kler? No więc Szymon Czarnoksiężnik jest ojcem kleru, a nie Szymon Piotr. Dzieje apostolskie, 8 rozdział. Kto to był w ogóle Szymon Czarnoksiężnik? A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. Nawet i sam Szymon uwierzył, bo było zwiastowane Słowo Boże, to i uwierzył. Gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Wysłał go do piekła, tego Szymona, który był ochrzczony i uwierzył. Dlaczego? Dlatego, że również demony wierzą i drżą. Jest to przykład kogoś, kto uwierzywszy nie będzie zbawiony. Dlaczego? Dlatego, że uwierzył w te znaki i cuda, zamiast uwierzyć w Pana Jezusa. Jeśli ty uwierzysz w chrześcijaństwo, zamiast uwierzyć w Chrystusa, też pójdziesz do piekła. Tylko wiara w Chrystusa Jezusa zbawia, a nie wiara w to, że chrześcijaństwo ma moc. To są dwie różne rzeczy. Jeśli wierzysz w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, a nie wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, jedynego prawdziwego Zbawiciela, i nie masz z Nim osobistej relacji, to idziesz do piekła. Tutaj mamy z kolei Piotr Szymon, co pisał. Piotr Szymon pisał: starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. I uwaga, paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz chętnie, ochotnie, po Bożemu, nie dla zysku brzydkiego, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Masz dawać wzór. Gdybyś był biskupem z pierwszego wieku, to miałbyś dawać wzór. Oczywiście biskupów już nie ma kleru, ale pouczenie jest takie: jeśli chcesz u kogoś wywołać jakąś zmianę, to daj mu przykład swoim życiem. Kler lubi tłok i twoje pieniądze. Może kontrowersyjne hasło, ale myślę, że już wiemy wszyscy, dlaczego ono się tu musiało pojawić. Pożądanie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie chcą pracować. To jest typowe, że leniwy ma dużo pożądliwości. Widzieliśmy to na przykład u króla Dawida, kiedy popadł w cudzołóstwo z Batrzebą. Wtedy, kiedy zamiast pracować, leżał, wylegiwał się i patrzył sobie ze swojego dachu i zobaczył piękną kobietę.
to jest właśnie to, że jeżeli się lenisz, grzech ma do ciebie większy przystęp. Nakazujemy wam, bracia, tutaj pisze z kolei apostoł Paweł, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili, czyli oddzielali się od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba. Nie jedli darmo chleba, nie byli darmo zjadami. Ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Apostoł pracował. To cóż dopiero wszyscy poniżej apostoła mają pracować? Nie dlatego, jakobyśmy potemu prawa nie mieli. Mimo że apostoł Paweł miał prawo nie pracować, to on nie lenił się. Ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Masz naśladować apostoła Pawła w tym, że pracujesz własnymi rękami. Chyba że jesteś misjonarzem w Afryce, no to już to ma znaczenie, żebyś dostał środki, żebyś mógł się poświęcić, żeby nie musiało jechać do tej Afryki czterech, a wystarczy, że jeden pojedzie, a trzech się złoży na jego misję. I ten efekt wtedy faktycznie ma prawo zadziałać. Natomiast w normalnych warunkach należy wymagać tego, żeby każdy chrześcijanin pracował własnymi rękami, chyba że jest chory, ale nie wolno tolerować lenistwa. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niech też nie je. Nie pracujesz, nie jedz. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Potrzebne jest molestowanie dzieci, tak? Nie, nie jest potrzebne. To nic nie robią, tylko się zajmują niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali do roboty klerze i własny chleb jedli, nie cudzy. To jest prosta zasada wynikająca z autorytetu apostolskiego, ze Słowa Bożego. Drugi list do Tesaloniczan, trzeci rozdział. Jeżeli nie słuchasz Słowa Bożego, to grzeszysz przeciwko Duchowi Świętemu. Jest to po prostu obrzydliwe życie na koszt innych. Kler lubi tłok i twoje pieniądze. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie starali się prowadzić żywot cichy, a nie drzeć dzioby, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, a nie cudzymi rękami. Własnymi rękami masz pracować, utrzymywać się. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. To jest obrzydliwe, jak kler wyciąga kasę po jakiekolwiek pieniądze od ludzi, którzy nie są związani z chrześcijaństwem. To jest zabronione przez Pismo Święte. Jeżeli masz do czynienia z kimś takim, kto chce finansować sprawy jego religii z pieniędzy publicznych, to jest ewidentnie antychryst. To jest ewidentnie człowiek diabelski. Nie ma on nic wspólnego z chrześcijaństwem, jeśli choć jeden grosz bierze z pieniędzy niechrześcijanina. Jest tu wyraźnie to powiedziane. Na niczyją pomoc nie byli zdani, tylko jest to oszustwo, branie cudzych pieniędzy od ludzi niewierzących albo od ludzi nawet wierzących, ale takich nie do końca zdecydowanych. To też jest draństwo. Nie wolno takich rzeczy robić. Pieniądze ma być dostęp do pieniędzy wypracowanych przez członków Kościoła i na potrzeby tego dane tylko i wyłącznie przez zdeklarowanych, pewnych tej drogi ludzi. Nie wolno żerować na innych, tak mówi Słowo Boże. Jeżeli masz kogoś takiego, kto nie przestrzega tego, to jest to sługa diabelski. Nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Kler lubi tłok i twoje pieniądze. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. Dokładnie, przybierają postać, tylko udają chrześcijan. Nie mają oni nic wspólnego. Jeżeli oni żerują na pieniądzach ludzi, którzy nie są z ich wspólnoty, to jest to zwykłe złodziejstwo.
I nic dziwnego, wszakiż szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Dokładnie to mówi 2 Koryntian 11 rozdział. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, o kim to jest mowa? O apostole Pawle. Paweł uprawiał to samo rzemiosło i zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. Tak, pracowali, ciężko pracując, wytwarzając namioty. Powstawał konkretny produkt w wyniku pracy Pawła apostoła. I co się dzieje potem, mając już wykonaną pracę, żeby nie być dla nikogo ciężarem, apostoł Paweł szedł głosić Ewangelię, szedł głosić Słowo Boże. I dalej w Dziejach Apostolskich 20 rozdział, już byliśmy w tym rozdziale, wróciliśmy do niego na chwilę. Srebra, ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Widzicie? Paweł nie chciał niczyjego złota, niczyjego srebra, niczyjej szaty. Wie, że własnymi rękami, wszyscy wiemy, że własnymi rękami sobie pracował na swoje potrzeby i mało tego, jeszcze był sponsorem pracy innych, zarabiał na innych. Tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych, czyli tych, którzy nie mogą sami zarobić, bo są słabi. I pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Zakazywanie małżeństwa i zakaz jedzenia pokarmów. Czemu o tym wspominam? 2 Tymoteusza, 3 rozdział. No bo tutaj Słowo Boże mówi, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, no są samolubni dzisiaj ludzie, prawda? A jacy mają być, jeżeli ci, którzy są im znani jako chrześcijanie, to są lubieżnicy, gwałcący małych chłopców, homoseksualiści, ubrani w szaty kobiece, zniewieściali i po prostu leniwi, nie robiący nic. I to są jako wzory liderzy dla ludu. To jacy mają być ludzie? Pan Jezus powiedział, ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. No jak ludzie mają miłować, jeżeli ci, których diabeł im powystawiał na sztandarach jako niby chrześcijan, żyją tak i wszystkie kłamliwe media twierdzą, że to są prawdziwi chrześcijanie. I Słowo Boże mówi, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni. No jak mają być posłuszni rodzicom, tak jak ja byłem katolikiem i rodzice kazali mi iść do kościoła katolickiego, do tych lubieżników i żeby po prostu być pod ich wpływem. To jaki mogłem mieć szacunek do rodziców, jak widziałem, jacy oni są? Czy to nie jest właśnie koło zamknięte? Jeżeli dziecko widzi, że ci, których przedstawia mu się jako liderów, jako debeściaków, to są po prostu najgorsze szumowiny i ziutek spod budki z piwem jest uczciwszy niż ten, którego ci wywiedli na ołtarze. Jan Paweł II chronił pedofilów. Można by powiedzieć Jan Pedofilofil II, ale nie powiemy tego, dlatego że to jest nasz rodak i chronimy takich. Ale przecież to powinno być już dawno temu ocenione negatywnie. To jest po prostu okropne. Jak ludzie mogą mieć autorytet w takich ludziach, jeżeli ci, którzy są na piedestałach, niedawno była historia z takim z Gdańska, który był debeściakiem jako wzór i co? I ludzie musieli wywrócić ten pomnik. I niestety ten pomnik, nawet słyszałem, że ktoś chce, żeby wrócił. No obrzydliwe, obrzydliwe. Ludzie są wtedy bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre,
Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy i tych należy się wystrzegać. Drugi fragment, który tutaj musimy wziąć pod uwagę, to jest drugi Tymoteusza, czwarty rozdział. Tutaj jest błąd na slajdzie, czwarty rozdział. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich i przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem. I widzimy tutaj wyraźnie, że Słowo Boże, Duch Święty zapowiedział, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do demonów i będą słuchać nauk szatańskich. To są nauki szatańskie. Celibat, zawierania związków małżeńskich zabraniają. No to jak taki facet zdrowy, czy kobieta zdrowa, która potrzebuje po prostu fizjologicznie mieć kontakt z współmałżonkiem, tak? Bo seks tylko w małżeństwie, to jak tutaj ma wytrzymać bez tego, jak mu się to zabrania? I przyjmowanie pokarmu, które stworzył Bóg, różnego rodzaju posty, to jest też diabelstwo. Zakazywanie jedzenia mięsa, czy różnego rodzaju diabelstwa, to też wspólnie mają z tym adwentyści Dnia Siódmego, czy Świadkowie Jehowy zakazują spożywania niektórych pokarmów. Jest to obrzydliwe, diabelskie kłamstwo. I Słowo Boże nakazuje tego typu zwodzicieli wykluczyć, wyrzucić. Tam mamy na przykład w pierwszym liście do Koryntian 5 rozdział. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami. I co dalej Paweł mówi? O takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który tak uczynił, jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Nie można tolerować tego typu osobników. Odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Trzeba wydalać takich. No, ale jeżeli cała wspólnota to są tego typu osoby tolerujące grzech, nienarodzone na nowo, no to czego się można spodziewać? To jest po prostu obrzydliwe. Słowo Boże mówi wyraźnie, że ci, którzy nie mają tych głębin szatańskich, powinni się odseparować, odejść od tego. Wszetecznicy idą do piekła, zniewieściali idą do piekła, sodomici idą do piekła. Tak mówi Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą, nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężołożnicy, inaczej mówiąc, samcołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy. Tak, zdziercy, ci, którzy biorą więcej niż muszą, czyli więcej niż koszty plus normalna prowizja, ci też idą do piekła. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Widzimy wyraźnie, że wśród chrześcijan nie ma ani jednego takiego osobnika. Niektórzy takimi byli, ale przestali być, jak narodzili się na nowo. Przestali takimi być. Więc jeżeli w chrześcijaństwie pojawia się tego typu osobnik, należy go wykluczyć. 1 Tymoteusza 1,10. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek, wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych, nieposłusznych, dla bezbożnych, czyli takich, którzy są nienarodzeni na nowo, nie mają Boga, i grzeszników, dla bezecnych, bez cnoty, tak, bezecnych, czyli takich, którym łażą różne bzdury po głowie, seksualne, pożądliwości itd.
i nieczystych dla ojcobójców, dla matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi, tutaj mi mówi apostoł Paweł, czyli została Pawłowi powierzona. I co? I jeszcze Galacjan 5,19, wszetecznicy i nieczyści idą do piekła. Jawne zaś uczynki ciała są, mianowicie wszeteczeństwo, tak, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, podział na przeróżne denominacje, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą, idą do piekła. I nie ma miejsca na tego typu osobników w Kościele, w chrześcijaństwie. To jest po prostu pomyłka. Jeżeli próbujesz tego typu rzeczy usprawiedliwiać, to pamiętaj, że to są sługi diabelskie. Skoro diabeł przybiera postać anioła światłości, cóż nadzwyczajnego, że jego sługi przybierają postać sług sprawiedliwości. Ale koniec ich taki, jakie są ich uczynki. Każdy, kto popełnia grzech, z diabła jest. Jeżeli zdarzyło ci się popełnić grzech, to zwróć się do Pana Jezusa Chrystusa. On każdemu bez wypominania chętnie przebaczy i zbawi cię, uratuje cię. Dostaniesz nowe życie, zostaniesz narodzony na nowo. Tylko w Panu Jezusie na podstawie Jego doskonałej ofiary możesz być uratowany. Jeśli masz jakieś pytania, pisz, czytaj Biblię, skrytka 31, 63 500, Ostrzeszów. Możesz też wysłać SMS-a 791 214 963 albo 739 089 088. Chętnie wyślę ci Nowy Testament, jeśli będę miał możliwość, jeśli będą wystarczały mi środki, bo ja własnymi rękami pracuję na swój chleb, i dla nikogo nie jestem ciężarem z nadwyżek, które pozostają z moich potrzeb, zaspokojenia moich potrzeb, finansuję wszystko, co jest związane. Nie przyjmuję żadnych datków. Proszę o tym pamiętać. Jeśli jesteś gotów przyjąć ode mnie prezent, możesz do mnie napisać. Chętnie ci to sprezentuję. Z Bogiem.